Dzień dobry, nazywam się Marek Pająk, jestem z zespołu Vader. Dobranoc. Powiedzmy, że jestem kompletnym laikiem, chcę uczyć się grać na gitarze i mam do wydania dużo pieniędzy. Od czego powinienem zacząć? Przede wszystkim od gitary. Gitarę już mam. Mam gitarę po dziadku. No to powiem tak, to tak, na pewno gitara. Cały osprzęt. Gitara, wzmacniacz. Do tego przydałoby się oczywiście, jeżeli chcemy kreować jakieś fajne brzmienia, coś, że tak powiem, nowego, żeby się pojawiło. To są, mamy do czynienia z różnymi efektami, które zmieniają nam troszkę barwę, dodają jakieś elementy. Tutaj mamy jednej z najbardziej popularnych form, to jest tak zwana kaczka, która jakby, można powiedzieć, zmienia formę ekspresji, tak? Czyli jest jakby, można powiedzieć, elementem pedału ekspresji, który poprzez zmianę położenia reguluje nam charakter brzmienia, tak? Od jaśniejszego do ciemniejszego. I podczas na przykład grania solówek, i też nie tylko, możemy regulować sobie tą barwą, co daje nam bardzo ciekawe formy. No, nazwa kaczka bierze się z tego, że po prostu poprzez ruszanie tym pedałem barwa przypomina takie kwakanie. Nie? Stąd też, no tak jak mówię, taka nazwa. No i to jest, mamy tutaj zestaw kilku różnych kaczek. I czym one się różnią? To znaczy tak, zasada działania generalnie jest taka sama, natomiast one różnią się troszkę charakterem i brzmieniem. Tak? Każda z tych kaczek ma jakieś tam inne elementy, jakieś opcje, typu na przykład podbijanie sygnału, że na przykład jeżeli chcemy zagrać solówkę z zespołem, no to wiadomo, solówka powinna być troszkę głośniej, więc włączając sobie kaczkę z boosterem, możemy podbić automatycznie sygnał, będziemy troszkę głośniej od reszty zespołu i możemy grać po prostu sobie tutaj na tej kaczuszce. Do tego mamy milion innych różnych efektów, poprzez jakieś chorusy, elementy pogłosowe, które nam dodają przestrzeni, tak, do barwy. Czyli jak gramy na przykład solówki, to fajnie, gdy ta solówka ma swoją jakąś taką przestrzeń dosyć ciekawą, ładnie się miksuje w całym zespole, więc używamy różnych takich rzeczy jak na przykład reverb czy delay. Także naprawdę, jeśli chodzi o efekty, to są takie małe, można powiedzieć, butikowe rzeczy, czyli takie małe efekty w pudełkach. Dobieramy sobie, załóżmy, różną paletę efektów, które nas interesują, tak? Są różne efekty, które robią różne. Wszystko obsługujemy sprawy. Nożnie? Tak, w większości przypadków nożnie, tak, tak, oczywiście. Ręce są przede wszystkim do gitary. Co mamy tutaj dalej? No tutaj mamy też inne rzeczy, typu sprawy związane, tak. To są też jakieś efekty. Leszku, mogę trochę prezentować Ci, bo widzę, że ludzie się pytają. O co chodzi? Mamy tutaj do czynienia z takimi mniejszymi rzeczami, małymi efekcikami, które też mają jakby za zadanie zmianę barwy, ale są dużo prostsze. Tak? Tam mamy efekty, które pozwalają nam wykreować troszkę różnorodne barwy i mamy większe możliwości regulacyjne. Tutaj zazwyczaj w większości przypadków na przykład jest jedno pokrętło, ewentualnie jakiś jeden przełącznik, coś małego. Natomiast to są takie rzeczy mniejsze, już gotowe. Mamy też mikrotuner. A tuner służy do nastrojenia instrumentu, czyli przed graniem, przed koncertami warto byłoby się nastroić, tak? Ale jeśli mam tylko gitarę i mam już raz struny, to jestem w stanie zagrać coś fajnego bez tych wszystkich dodatków. Oczywiście, że tak. No, gitara jest podstawowym elementem, że na przykład gitarzyści klasyczni czy akustyczni, ale przede wszystkim klasyczni, nie używają praktycznie żadnych rzeczy. Po prostu biorą gitarę, ktoś im podstawia mikrofon, ewentualnie mają przystawkę do gitary i grają.